Cześć, z tej strony PsychoCoach, to jest kolejna seria Zacznij z Django. Dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o tym, jak troszeczkę powiemy sobie o aplikacjach wbudowanych, już wbudowanych komponentach w Django. I w sumie o tych dwóch komponentach, zobaczcie, tu mamy taką pozycję Installed Apps, to są apki w Django. Dzisiaj nawet 79. rocznica wybuchu wojny, II wojny światowej, spoko. Apki w Django i... nie myślę o tych apkach jako na przykład apkach mobilnych. Nie, no w Django to jest po prostu elementy, to są elementy składowe całego projektu, nie? No my dzisiaj zajmiemy się tymi dwoma apkami. Słuchaj, pierwszą rzeczą, którą trzeba byłoby zrobić, zobaczcie, ja już mam wystartowany mój serwer. Ostatnio też wystartowaliśmy ten mój serwerek. No i mam go tutaj, ja sobie może go przerwę jego działanie, Ctrl-C na klawiaturze, no i przerwałem jego działanie, już teraz nie działa. Pierwszą rzeczą, którą musimy wiedzieć, to musimy wiedzieć, że jest coś takiego jak baza danych, tak? Jest baza danych Django, jest Django Project, to są jakieś ustawienia i tak dalej. Temat jest tego typu, że teraz musimy powiedzieć Django, żeby sprawdził, że baza danych jest, aktualna, jeżeli chodzi o projekt, tak? Czy te dwie rzeczy się zgadzają po prostu. Czyli musimy zrobić tak jakby migrację. Ja tak to rozumiem, raczej pokażę, jak to zrobić. Jak jesteśmy w sumie w tym folderze, tak? Czyli Psycho Django i tam stworzyliśmy nasz projekt Django. Pamiętamy, mamy ważny plik manage.py i teraz chcemy zrobić tę migrację, nie? To jest coś takiego, Python manage.py i dajemy migrate. I lecimy. No i zobaczcie, wykonały mi się jakieś magiczne procedury. W tym momencie Django wie, że baza danych jest aktualna i wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o Django, są zgodne z bazą danych, nie? I teraz z powodzeniem możemy wystartować nasz serwer. Bam. I nie mamy żadnego ostrzeżenia, że nie mamy zrobionych migracji. Pod tym adresem działa nasz serwer, tak? Pod tym adresem. No dobra, nasz serwer jest wystartowany ogólnie. No dobra, to teraz chciałbym się dostać do tej apki admin. Jak to zrobić? No, uruchamiamy nasz serwerek, tak? No i po slashu po prostu wpisujemy admin, nie? Wpisujemy admin i tutaj możemy się dostać. Ale zanim to zrobimy, to chciałbym to zrobić tutaj w terminalu utworzyć super użytkownika, czyli po prostu tak jakby użytkownika, który będzie miał dostęp do tej apki admin. No niestety tutaj będziemy musieli korzystać znowu, uruchomić tak naprawdę drugi terminal, gdzie będziemy pracować. Trzeba mieć po prostu kilka terminali otwartych, żeby pewne operacje równolegle wykonywać. Dobra. To znowu muszę uruchomić środowisko oczywiście, tak? No i teraz jak sobie przejdę do tego mojego folderu SRC oczywiście, tak? No i do projektu Django. Okej, tutaj mogę robić pewne rzeczy. Pamiętamy, możemy, tak jak mówiłem, stworzyć tego mojego nowego użytkownika. I to jest tak, Python manage.py i create super user. Create super user. No i Django spyta nas się tutaj o username. No ja będę się nazywał Psycho, tak? E-mail, adres, no zostawimy to puste, nie potrzebujemy tego na razie. No i password, może też psycho. I okej, i znowu psycho. Password is too short, it must contain at least 8 characters. No dobra, 8 aż musi być, tak? No to mnie zaskoczyło. Psycho Django 90. Psycho Django 90. Psycho Django 90, to będzie moje didn't match. No to jeszcze raz. Psycho Django 90. Psycho Django 90, tak?
Jest, nasz użytkownik został utworzony pomyślnie. No i teraz będziemy mogli się dostać już do strony admina, do tej apki, nie? Dobra, to jak przejdziemy sobie do stronki, no i tutaj jesteśmy admin, wpisujemy nazwę użytkownika psycho, no i hasło, które ustaliłem, psycho Django 90 i jestem już w panelu admina, nie? Ty tam swoją nazwę użytkownika możesz jako chcesz zrobić i ewentualnie jakieś też hasło. To hasło nie musi być jakieś specjalnie bezpieczne, ponieważ my pracujemy lokalnie, nie idziemy z tym live, pamiętaj. Dobra, no i co tutaj mamy? Możemy sobie stworzyć jakieś grupy, możemy tworzyć też jakichś użytkowników. Mega. Oczywiście ta komenda wcześniej od razu w bazie danych stworzyła nam tego super użytkownika, nie musimy się o nic martwić. Jest to super wygodne, super proste. No to ja sobie tutaj już mam, zobaczcie, przyciski, dodam add i mogę stworzyć nowego użytkownika. Czyli może stworzę sobie rzeczywiście jakiegoś Macieja. No i Maciej. Znowu 8 charakterów, tak? Czyli psycho, coach 90. No nie, no znowu damy psycho Django. Psycho Django 90, żeby już było ok. Psycho Django 90. Bam. No i tutaj mogę sobie stworzyć jeszcze, jak się nazywam, psycho, coach oczywiście, permissions, no i tak dalej. Mogę tutaj sobie tutaj operować i tworzyć takiego użytkownika. Na przykład, może dam save. No i zobaczcie, już mam dwóch użytkowników. Psycho to jest super user, tak? A tutaj jest drugi jakiś tam użytkownik, którego sobie stworzyłem, ale no, nie dodałem mu różnych tam uprawnień i tak dalej. Nie sparametryzowałem go. Ale psycho to jest ten główny super user, który ma dostęp do panelu admina. No dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy tutorial. Sobie tutaj zobacz, o co chodzi. Na pewno to rozwiniemy w przyszłości. I do zobaczenia, trzymaj się.